Siemaneczko, kochani, witam Was na moim kanale. Ja jestem Marta i dzisiaj będziemy robić japoński zestaw. Mają to wyjść takie żeleczki różnokolorowe. Mam nadzieję, że to nam wyjdzie, bo jestem troszkę przerażona instrukcją obsługi tutaj. I czy my to rozszyfrujemy, czy nam się uda to zrobić? No, zobaczymy. A teraz zmienię kadr i przejdźmy od razu do robienia naszego zestawiku. A jeszcze przed tym chciałabym Was serdecznie zachęcić do zostawienia subskrypcji, która znajduje się taka sama jak tutaj na dole. Serdecznie Was zapraszam. Dzięki temu będę wiedziała, że jest Was coraz więcej, a Wy będziecie wiedzieli, kiedy jest każdy kolejny film. Nic Was nie ominie. No a teraz przejdźmy do samego zestawu. A więc wygląda to tak. Przygotowałam sobie wodę. Nie będziecie już mnie widzieć. Mam nadzieję, że ten statyw się nie wywali. Na razie wodę odsunę na bok. Tyle, co wyczytałam z tego, że potrzebujemy wody. Więc otworzę ten zestaw. Zrobię to nożyczkami, żeby nic tam nie uszkodzić w środku. Mam nadzieję, że mi się nic nie przewróci. I wyciągam zawartość. Odwracam sobie instrukcję. I tak, w zawartości mamy foremkę z różnymi rzeczami. Tutaj mamy delfinka, jakąś meduzę, rybkę i gwiazdkę. Nie wiem, po co ona jest. Mamy jedną dużą saszetkę proszku, która też nie wiem, do czego służy. Oczywiście. Ilu nagryzie kraty? Mamy dwie saszetki, czerwoną i niebieską. I kolejne saszetki, żółtą i tęczową. Do tego mamy łyżeczkę i pipetę bez końca. Dziwne. I mamy foremkę. Wiem, że naszym pierwszym krokiem jest wycięcie tutaj tego pojemniczka. Postaram się to zrobić. Mamy nawet linię narysowaną. Dobra, mamy odcięty pojemniczek. Wiem, że ten pojemniczek jest do tej wody właśnie. A co dalej? Nie mam zielonego pojęcia. Bierzemy instrukcję. Na naszej instrukcji pierwszym krokiem było wycięcie, czyli już to zrobiliśmy. Drugim krokiem jest do wody wsypanie tęczowej saszetki i rozlanie jej na te 6 dziurek. Mam nadzieję, że nam się to uda. Mamy nalać wody do krawędzi, którą mamy tutaj w tym zagłębieniu. Widać taką krawędź. A więc odstawiam to na razie. Biorę to, łyżeczkę i szukam tęczowej saszetki. Rozdzieliłam sobie, mam tęczową. I napełnię sobie tutaj wodą. Idealnie. Mamy wody do krawędzi. Wsypujemy tęczową saszetkę. Dalej nie wiem, po co jest ta foremka. Biorę tęczową saszetkę. Mam ją wsypać do wody. I wymieszać łyżeczką. I po tęczowej saszetce. Jak coś źle zrobię, no to trudno. I wymieszać. Czuję taki ananasowy zapach. Oj, wylałam. Już coraz mniej grudek czuję. Dobra. I teraz kolejnym krokiem jest rozlanie tego na te małe pojemniczki. Czyli bierzemy z powrotem nasz pojemnik i spróbujemy to rozlać. Zaraz rozleję na bank. Nie wiem, a to mam chyba do tych krawędzi wlać. Dobra. Uff, zrobione. No i co dalej? Dalej wiem tyle, że mam wsypać te trzy kolorki do tych zagródek. Dobra, zrobimy tak. Wleję wody do tych krawędzi. Taka jest moja inwencja twórcza. Najwyżej nie wyjdzie. Wleję tą pipetą wody do zaznaczonych krawędzi. Chociaż tam nie ma nic o wodzie.
No nie wiem, robimy tak jak myślę. Dobra, myślę, że jest git. Raz, kozie śmierć. I teraz biorę pierwszy jako... Wezmę żółty. Tak, to jest proszek. Biorę żółtą saszetkę i wsypuję z żółtą saszetkę do pierwszego zagłębienia z wodą. Potrzebuję również łyżeczkę. I mieszam. Coraz bardziej intensywnie pachnie, naprawdę. Spójrzcie tylko, jaki to ma kolor. W międzyczasie rozkminiłam, że te małe zagłębienia są po to, żeby mieszać kolory. Ale to zaraz. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Nie czuję już grudek, ale jeszcze chwileczkę pomieszam. Wycieram łyżeczkę, żeby mi się kolory nie pomieszały. I teraz do kolejnego zagłębienia wsypuję kolejny proszek, tym razem czerwony. Pachnie chyba truskawką? Nie wiem, nie jestem pewna. Zobaczcie, jaki to jest intensywny kolor. To nie jest czerwony, tylko różowy jak dla mnie. Jakie my możemy z tych trzech kolorów zrobić? Możemy zrobić z czerwonego i niebieskiego fioletowy, ale myślę, że zrobimy z żółtego i niebieskiego zielony. Ale naprawdę pachnie takim ananasem wszystko jak dla mnie. A tutaj rozkminiam, że po prostu z tych kuleczek można sobie ułożyć właśnie te wzorki. Delfinka, gwiazdkę, meduzę i rybkę. Wydaje mi się, że jest już wymieszane. Dobra. Wycieram łyżeczkę. I ostatni kolorek wsypujemy niebieski. Tej wody wziąłam taki kubeł. Tylko pytanie, o co chodzi z tym wielkim, wielkim opakowaniem proszku. Aha, bo chyba mamy te kuleczki sypać tym proszkiem. Nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi z tym. I teraz mieszamy niebieski. To pewnie jakaś jagódka, ten niebieski. No pachnie naprawdę zabójczo, zabójczo, mówię wam. Szkoda, że nie możecie tego poczuć. Ja tak troszkę siedzę cicho, bo zawsze jestem przy takich rzeczach troszkę zestresowana, bo się zastanawiam, co tu mi z tego wyjdzie. Dobra. Myślę, że mamy to wymieszane. Odkładam łyżeczkę. I teraz przejdźmy do konsensusu sprawy. Zróbmy zielony. I zielony miał być z żółtego i z... Weźmiemy trochę żółtego. Dam 10 kropli. I niebieskiego. Trochę mniej. I pomieszajmy, zobaczmy, czy wyjdzie nam zielony. No i jest zielony! Jaki kolor jeszcze możemy zrobić z niebieskiego i z czerwonego? O nie, kapnęłam czerwonym tam. Nam wyszedł fioletowy. Z czerwonego i żółtego wyszedł nam pomarańczowy. No to teraz jedziemy z tym. Tu wyczyszczę może tą pensetę. Pipetę. Co ja tu pensetę? I spróbujmy coś zrobić. Tu jeszcze wezmę to. I spróbujmy z tego różowego. Wlejemy to do tej przegródki. Zobaczcie, wychodzą kuleczki. Ale jazda, widzicie to? O nie, jeszcze wlałam gdzieś tam. Patrzcie, mnóstwo takich piłeczek wyszło. Spójrzcie. Wezmę inny kolor do tego obok. Tych żółtych tak nie widać, ale jazda. Do środka włożymy niebieski. Magia. Teraz patrzcie, mamy masę takich małych kuleczek. Jaka magia. Wysłaliśmy fioletowy. Teraz zielony. I na koniec pomarańczowy. I różowych dorobię. I żółtych. Niebieskich już mamy sporo. Myślę, że zrobimy jeszcze trochę fioletowych, zielonych i pomarańczowych.
Fajna zabawa. Myślę, że dzieci nawet by się mogły pobawić. Zaraz rozkminimy, o co chodzi z tą ostatnią saszetką. Ciekawe, jak to będzie smakować. Wszystkie kolorki chyba wessane zostały. I teraz wezmę łyżeczkę i sprawdźmy, co tu powstało. Jakie świetne kulki. Tutaj niektóre mniej wyszły, niektóre lepiej. Jak widać, tu się coś tam ciągnie. Nie wiem, czy to z wierzchu tak. I to wygląda, jakby były takie kuleczki. Jak do bubble tea. Widzicie? I co ja teraz mogę z tym zrobić? Mam wrażenie, że za dużo tego powlewałam. Oczywiście standardowo, jak to ja, nie mogło się obejść bez mikrowypadku z wodą. Ale był mikro, więc przeżyliśmy. I teraz spróbuję rozkminić, o co chodzi z tą saszetką. Tutaj na instrukcji mam pokazane, że mogę z tych kuleczek na przykład sobie zrobić tą rybkę. A więc spróbujmy. Mamy rybkę i możemy sobie zrobić kolorową rybkę. Coś powkładać tu w ogonek, coś tam. No spróbujmy. Powkładamy sobie do ogonka niebieski. Nie wiem, ile tego ma być, więc tak spróbuję trochę. Dobra, mamy niebieskie. Teraz na kolejny paseczek włożymy fioletowe kulki. Pomóc paluchem. Okej, okay, następne może zrobimy różowe, bo mamy ich dużo. Oczko zrobimy żółte. Musimy wyłowić jedną kulkę żółtą. Hop. I dookoła może zielone. No i rzeczywiście fajnie to wygląda. Naszej rybce gdzieś oko uciekło. Nie uważacie, że prześliczna jest nasza rybka? Tak wygląda nasza rybka. I teraz, z tego co ja widzę na tej instrukcji, to te kulki są na dole, a u góry mam posypać tą posypką. Co dalej zrobić, to nie wiem. Chyba, że to są dwie opcje po prostu, że albo posypać po górze, albo na spód. Dobra, biorę tą posypkę, rozetnę sobie i spróbujemy posypać naszą rybkę. Zobaczymy. Trochę za dużo, ale żem sypnęła. No, 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 no. No dobra, no. Nie wiedziałam, że to już się stegowało, to już... Nie wiem, czy ja mam to całe zasypać. Dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i usypałam górkę z piasku. Nieważne. Mam inny plan. Później. Ale to później. Teraz zróbmy sobie może gwiazdkę. Albo delfinka. Zróbmy delfinka, zużyjmy całe niebieskie. Zróbmy sobie delfinka. Może nam starczy niebieskich. O, jak ładnie wygląda. Oczko zrobimy sobie standardowo żółte. Dużo tych żółtych. I resztę delfinka też niebieskie. Dobra, jego brzucho zrobimy fioletowe. Tak przekładam gdzieś, gdzie mogę jeszcze coś zrobić z tego. Tak wygląda nasz delfinek. Śliczny, nie? I teraz zasypiemy tą posypką, czy co to jest. Cały czas nie wiem, ile mam tego sypać, ale tego jest tak dużo, że wydaje mi się, że to ma być... Na tej instrukcji wygląda, że tego mam nie być widać w ogóle. Więc no, tak sypię. I została nam gwiazdka i meduza, czy co to tam jest. I teraz zrobimy gwiazdkę żółtą. Ładną żółtą gwiazdkę. No, z gwiazdką trochę gorzej będzie, bo to trzeba dobrać takie kuleczki, żeby było odpowiednie. Jak zrobiłam gwiazdkę, zobaczycie już poza kamerą. Jak widać, mam takie kopce piasku teraz. Zrobiłam sobie z reszty jeszcze inne wzorki. Wszystko wypełniłam i teraz w sumie nie wiem, na co czekam. Czy mam coś czekać, czy mogę to już podnosić. Nie mam pojęcia. To czuję, że zrobiło się jak taka żelka, ten pierwszy. Spróbuję go tak wycisnąć stąd.
No niestety to chyba trzeba było naprzód i na tył sypać, ale coś tu widać z naszej rybki. Nie wiem, czy to jak teraz przyłożę, to czy to się naprawi. No nie, no to tak nie działa, ale coś tu widać z naszej rybki, coś się trzyma. Może to spróbuję. Smakuje trochę jak żelka, o różnym owocowym smaku, a ten proszek smakuje jak taki kwaśny, coś kwaśnego. Ciężko mi określić. Na pewno coś dziwnego. Nie wiem, czy to ma długo leżeć w tym, krótko, czy ile. Ale myślę, że fajna zabawa, że bardzo fajnie wyszło. Mi się bardzo podobało. Spróbuję wyciągnąć. Nie wiem, może to trzeba potrzepać, postukać, czy co z tym zrobić. Nie mam zielonego pojęcia. Zobaczcie, i gwiazdka wyszła. O kurczę. Ja to jestem sierota. Wszystko mi upada. Gwiazdka wyszła bardzo ładnie. No ale syf jest niemiłosierny od tego. No ale fajna zabawa przynajmniej była. Więc przejdźmy do zakończenia. A więc to na tyle w dzisiejszym filmie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zachęcam Was do zajrzenia na moje media społecznościowe TikToka i Instagrama. Serdecznie Was zapraszam. Zachęcam również do zostawienia łapki w górę i oczywiście kliknięcia przycisku subskrypcji, aby nie ominął Was żaden film. Dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!